Rozdział jedenasty Rozpocząć działania wojenne. Z osobą Żukowa, posiadającego wybitny talent przywódczy, związane są najważniejsze operacje strategiczne radzieckich sił zbrojnych. Generał armii Majorow. Powtórzmy raz jeszcze: Sztab jest mózgiem armii, atakowanie sztabu to jakby cios obuchem w głowę. Aby uniemożliwić nieprzyjacielowi okładanie nas obuchem, trzeba własny sztab odpowiednio ukryć i zabezpieczyć. Nieprzyjaciel nie powinien wiedzieć, kto, gdzie i w jakim trybie podejmuje decyzje, na czym one polegają, kiedy i jakimi kanałami rozkazy trafiają do oddziałów. Powszechnie sądzi się, że funkcja szefa sztabu sprowadza się do zdobywania, gromadzenia, analizowania, opracowywania i oceniania informacji. Przygotowania wstępnych rozwiązań, wydawania rozkazów oraz planowania działań wojennych, organizowania współpracy i kontroli ich wykonania to wszystko prawda. Ale nie to jest najważniejsze. Można stworzyć genialne plany, które nigdy nie dotrą do wojsk. Nie będzie z nich żadnego pożytku. Dlatego zanim podejmie się jakąś decyzję, należy zbudować pewien system dowodzenia to znaczy, Ośrodki, w których decyzje będą zapadać oraz kanały łączności, którymi podjęte decyzje będą przepływać. Krótko mówiąc, zanim zaczniemy się zastanawiać, czy skręcić w prawo, czy w lewo, trzeba najpierw mieć w rękach kierownicę. Każdy szef sztabu powinien zacząć od stworzenia systemu dowodzenia wojskiem, a nie od podejmowania mądrych decyzji i wydawania genialnych rozkazów. Powinien to być system tajny i bezpieczny. To jest taki, któremu nic nie zagraża. I o to w pierwszym rzędzie musi troszczyć się każdy dowódca. Szef sztabu odpowiada głową za sprzęt, kamuflaż i obronę stanowiska dowodzenia oraz węzła łączności. Pamiętając o wszystkich tych kwestiach, powróćmy do Georgija Żukowa, największego dowódcy XX wieku. Który 13 stycznia 1941 roku został szefem Sztabu Generalnego RKKA. Kiedy otrzyma się w prezencie używany samochód, to przede wszystkim warto sprawdzić podstawowe rzeczy: czy jest fotel kierowcy, czy jest kierownica, czy są wszystkie dźwignie pedały stacyjka? Podobnie śmiem przypuszczać, że wielki stratek Żukow po objęciu nowego stanowiska zapytał na przykład, gdzie będzie jego miejsce pracy w razie wojny? Gdzie jest to podziemne stanowisko dowodzenia, niedostępne dla wroga, w którym będzie potrzebował w ostatnich godzinach pokoju, w pierwszych dniach i kolejnych latach wojny? Przecież nie będzie dowodził wojną ze swojego gabinetu. Gdzie są te ukryte przed wrogiem strzeżone bunkry dla kancelistów, szyfrantów, łącznościowców, członków sztabu? Założyłem że wielki stratek zadawał te pytania. Ale moje przypuszczenia okazały się błędne. Otóż wielki stratek takich pytań nie zadał. Żukowo nie interesowało, jak i skąd będzie kierował odparciem hitlerowskiego ataku. Siedział w sztabie generalnym dzień, dwa, tydzień, miesiąc, pięć miesięcy. Przez ten czas nawet nie pomyślał, że podczas prowadzenia działań wojennych jakoś trzeba będzie dowodzić Armią Czerwoną, i że w tym celu dobrze byłoby stworzyć jakiś system dowodzenia. Należało zacząć od Centrum Dowodzenia Sztabem Generalnym. Trzeba było zażądać również od dowódców flot, armii i flotylli oraz okrętów wojskowych, żeby oni także stworzyli, wyposażyli i ukryli swoje stanowiska dowodzenia. System stanowisk dowodzenia trzeba było połączyć węzłami i liniami łączności które również powinny być tajne i dobrze strzeżone. Armia Czerwona miała znakomicie dopracowany system dowodzenia operacjami wojskowymi w wojnie zaczepnej na terenie wroga. Mam na myśli stanowiska dowodzenia umieszczone w pociągach. Można je było sprawnie i szybko przemieszczać w ślad za podążającymi naprzód wojskami. Jeszcze w czasie pokoju, dla tych ruchomych stanowisk dowodzenia, wybudowano specjalne ukrycia, w których między innymi znajdowały się podziemne centrale łączności rządowej. Istniały również pociągi przewożące ruchome węzły strategicznego systemu łączności. Dla obrony ruchomych stanowisk dowodzenia i pociągów łączności utworzono dywizjony pociągów pancernych oraz dywizjony pociągów przeciwlotniczych. Natomiast na wypadek wojny obronnej nie czyniono żadnych przygotowań. System dowodzenia działaniami Armii Czerwonej na wypadek wojny obronnej po prostu nie istniał. Sam Żukow opisywał sytuację w następujący sposób. Cudzysłów. W toku zapoznania się na wiosnę 1941 roku z istniejącym stanem rzeczy okazało się, że sztab generalny, podobnie jak i ludowy komisarz obrony oraz dowódcy rodzajów sił zbrojnych i rodzajów wojsk, nie ma przygotowanych na wypadek wojny stanowisk dowodzenia, z których można było kierować wojskami, szybko przekazywać im dyrektywy kwatery głównej, a także opracowywać meldunki otrzymywane od walczących oddziałów. W okresie przedwojennym nie wykorzystano czasu na budowę stanowisk dowodzenia. Pisząc o odniesionych zwycięstwach, wielki dowódca stwierdza: Założyłem, Przewidziałem, widziałem, postanowiłem, żądałem, upierałem się, walczyłem. Opisując natomiast błędne rachuby i wpadki, wręcz przestępczą niechlujność, ten sam geniusz strategiczny wyraża się w formie bezosobowej. Ktoś bliżej nieokreślony nie wykorzystał czasu przeznaczonego na zbudowanie stanowisk dowodzenia. Armia Czerwona nie posiadała systemu dowodzenia wojskami w wojnie obronnej, i wiadomo, że ktoś był temu winny. No, ale oczywiście nie szef sztabu generalnego. Czy winni są jego poprzednicy? Niewątpliwie. Ale ich nie zaliczamy przecież ani do geniuszy, ani w poczet świętych. Żukowa zaś traktuje się prawie jak świętego stratega. Który choć został mianowany szefem sztabu generalnego 13 stycznia 1941 roku, to dopiero na wiosnę zorientował się, że nie ma ani fotela kierowcy, ani kierownicy, ani lewarka zmiany biegów, ani pedałów. Jeżeli wielki statek wiosną 1941 roku zrozumiał, że sztab generalny nie posiada stanowiska dowodzenia na wypadek wojny obronnej. To należałoby przypuszczać, że natychmiast wydał rozkaz zbudowania takiego obiektu. Niestety? To znowu pomyłka. Nam jest łatwo powiedzieć: Nie ma punktu dowodzenia, to znaczy trzeba go zbudować. Ale geniusze myślą inaczej. Podwładni Żukowa wielokrotnie zwracali uwagę trzeba stworzyć stanowisko dowodzenia. A Żukow zabraniał. I to kategorycznie. W 1941 roku marszałek Związku Radzieckiego Wasilewski był generałem majorem w zarządzie operacyjnym sztabu generalnego. Nie wymieniając nikogo z nazwiska, Wasilewski opisuje zaistniałą sytuację w następujący sposób: Cudzysłów, bez względu na wszystkie nasze żądania, przed wojną nie pozwolono nam nawet zorganizować podziemnego stanowiska dowodzenia. Podziemnego pomieszczenia do pracy. Dopiero w pierwszym dniu wojny, mniej więcej w tym samym czasie, kiedy zaczęła się mobilizacja, a mobilizację, jakkolwiek by to dziwnie brzmiało, ogłoszono 22 czerwca o godzinie 14 to znaczy 12 godzin po rozpoczęciu wojny. Dopiero wtedy na podwórzu pierwszego domu ludowego Komisariatu Obrony zaczęto rozgrzebywać ziemię, kopać schron. W styczniu 1941 roku genialny Żukow przybył do sztabu generalnego. Wiosną zorientował się, że nie ma punktu dowodzenia. Ale dopóki wojna nie wybuchła, nie zajmował się budowaniem, rozwijaniem i doskonaleniem systemu dowodzenia siłami zbrojnymi. A więc nie wypełniał swoich podstawowych obowiązków. Opracowując system dowodzenia Armią Czerwoną, Żukow, Musiał również przewidzieć prowadzenie wojny obronnej. Nie wymagało to nader skomplikowanych planów. Należało tylko naszkicować na mapie ogólną koncepcję operacji defensywnej w razie ataku nieprzyjaciela. Następnie trzeba było określić i przydzielić zadania wojskowe. To wszystko. Gdyby armia czerwona szykowała się do wojny obronnej, to każdemu dowódcy, poczynając od szczebla dowódcy okręgu, Wystarczyłoby przydzielić określone zadanie bojowe i powiedzieć, co ma robić. Na pytanie jak? Każdy dowódca i jego sztab sami powinni byli znaleźć odpowiedź, przygotowując we własnym zakresie plan obrony. Jednak Armia Czerwona nie przygotowała się do wojny obronnej na swoim terytorium, lecz do jakiejś innej wojny. Dlatego też wszystkim dowódcom i sztabom zabroniono szykowania jakichkolwiek planów na wypadek konfliktu zbrojnego. Sztab generalny, pod rozkazami Żukowa, miał przygotować plany nie tylko dla najwyższego dowództwa, ale także dla wszystkich niższych szczebli w strukturze dowodzenia. W razie wojny przygraniczne okręgi wojskowe miały rozwinąć się we fronty. Każdy front to grupa armii. Sztab generalny przygotowywał szczegółowe plany działań wojennych dla każdego frontu, każdej armii, korpusu, dywizji, pułku. Wszystkie te plany były pakowane w tak zwane czerwone koperty. Każdy dowódca, poczynając od dowódcy pułku i wyżej, posiadał w swoim sejfie czerwoną kopertę, ale nie miał pojęcia, co się w niej znajduje. W przypadku zagrożenia ze Sztabu Generalnego miał nadejść rozkaz otwarcia kopert. Otrzymawszy taki rozkaz, każdy dowódca winien był otworzyć czerwoną kopertę i działać zgodnie ze wskazówkami, które zawierała. Do opracowania planów dołożono ogromnych starań. Jednak działania Armii Czerwonej 22 czerwca 1941 roku były zupełnie nieskoordynowane i sprawiały wrażenie pełnej anarchii. Można było sądzić, że wszyscy, począwszy od szeregowych, Narzukowie i Stalinie kończąc, nie wiedzieli co mają robić. Tak więc, czy Armia Czerwona miała jakieś plany? Marszałek Wasilewski wyjaśnia, cudzysłów. Oczywiście, istniały plany operacyjne i były dość dokładnie opracowane, tak samo jak i plany związane z mobilizacją. Plany mobilizacji zostały przekazane dokładnie każdej jednostce. Włączając również jednostki o mniejszym znaczeniu na tyłach frontu, jak na przykład magazyny czy jednostki gospodarcze. Problem tkwił nie w braku planów, lecz w tym, że nie było możliwości ich realizacji w zaistniałej sytuacji. Jeżeli wierzyć Wasilewskiemu lub komukolwiek z radzieckich dowódców i uczonych, to największy stratek XX wieku Żukow sporządził przyzwoity plan odparcia ataku, który jednak zawierał mały szkopuł. W razie agresji nie można go było zastosować. Cóż za samorodny talent? Nawet dziś zżera nas ciekawość i chcielibyśmy obejrzeć te plany. Niestety. Niezmiennie słyszymy tę samą odpowiedź. Plan Żukowa to tajemnica państwowa ZSRR. Próbujemy polemizować. Przecież ZSRR dawno się rozpadł. Nie szkodzi, powiadają kustosze tajemnicy, planu i tak nikomu nie można pokazać. Sytuacja staje się nadal zabawna, gdy przypomnimy sobie przechwałki samego Żukowa o tym, jak w styczniu 1941 roku rozszyfrował niemiecki plan Barbarossa. Nasz geniusz strategiczny na odległość 1500 kilometrów przejrzał na wskroś hitlerowskie sejfy wraz z zawartością, po czym opracował własne plany, które okazały się zupełnie nieprzydatne podczas odpierania niemieckiego ataku. Dobre? Prawda, że dobre. Sam Żukow miał świadomość, że jego plan obronny jest przydatny w każdych okolicznościach, pod jednym warunkiem. Poza koniecznością zastosowania go zgodnie z przeznaczeniem. Dlatego Żukow nawet nie starał się wprowadzić w życie swojego planu obrony państwa. Sięgnijmy ponownie do pamiętników marszałka. Pisze, iż czuł, że wojna się zbliża. Skoro tak, to czemu nie wprowadza w życie swojego genialnego planu? Dlaczego nie rozkazał wszystkim dowódcom, żeby otworzyli czerwone koperty? Oto relacja Żukowa. Zrozumcie sytuację moją i Tymoszenki. Z jednej strony baliśmy się, ponieważ wiedzieliśmy z meldunków napływających z okręgów, że wróg zajmuje pozycje wyjściowe do ataku, a nasze wojska przez upór Stalina nie były postawione w stan gotowości. Z drugiej strony istniała jeszcze niewielka szansa, że uda się Stalinowi uniknąć wojny w 1941 roku. W takim stanie pozostawaliśmy aż do wieczora 21 czerwca, dokąd informacje niemieckich dezerterów nie rozwiały tych złudzeń. Tak więc wieczorem 21 czerwca 1941 roku Żukow nie miał już złudzeń. Zrozumiał. To wojna. Ale dlaczego nie wprowadził w życie swojego genialnego planu? Z nadgranicy masowo spływały dramatyczne nowiny. Wróg bombarduje lotniska. Artyleria Nieprzyjaciela otworzyła huraganowy ogień. Okręty podwodne minują podejścia do radzieckich portów i baz. Grupy dywersyjne Nieprzyjaciela zdobywają mosty graniczne. Przez mosty przedzierają się czołgi. Co powinien zrobić Żukow otrzymując takie informacje? Odpowiedź jest jedna: wprowadzić w życie plan obrony ale z uporem tego nie robi. Żukow opisywał Stalina jako bezbronnego, zagubionego i nieporadnego wodza, natomiast siebie jako spokojnego, rozsądnego i trzeźwo myślącego dowódcę. Jeżeli naprawdę tak było, to w pierwszych godzinach wojny Żukow powinien był przede wszystkim uspokoić towarzysza Stalina. Mamy plan działania, musimy wprowadzić go w życie. Ciekawe, że nawet ćwierć wieku później genialny dowódca, pisząc swoje dzieło, nawet nie próbował się usprawiedliwić. Miałem plan obrony, chciałem wprowadzić go w życie, ale przeszkodził mi Stalin. Nie ma takich usprawiedliwień u Żukowa. Podobnie jak nie ma żadnych wzmianek o istnieniu planu obrony. Szef sztabu generalnego, w momencie wybuchu wojny, Albo nie miał żadnych planów, albo zapomniał, że je ma. Do dziś opublikowano tysiące relacji uczestników tamtych wydarzeń. Ani jeden marszałek, ani jeden generał, czy admirał, ani jeden badacz historii nie wspomina o tym, żeby Żukow, czy też ktokolwiek inny, polecił wprowadzić w życie wcześniej opracowane plany i postępować zgodnie z instrukcjami które znajdowały się w czerwonych kopertach. Ani jeden dowodzący frontem, flotą, armią, flotyllą, ani jeden dowódca korpusu, dywizji, brygady lub pułku nigdy nie otrzymał rozkazu otwarcia czerwonej koperty. W Lodołamaczu pisałem, że planów odparcia agresji nie było, ale za to istniał plan niespodziewanego ataku na Niemcy i podboju Europy. Dokładnie opracowany scenariusz miał być wprowadzony w życie natychmiast po tym, jak dowodzący frontami i armiami otrzymają krótki sygnał: Burza. Był to kryptonim owej operacji. Czy rzeczywiście istniał plan Burza? Czy to może tylko moja fantazja? Ministerstwo Obrony Rosji nie może zaprzeczyć istnieniu tego planu, ale wspomnianemu kryptonimowi przypisuje zupełnie inne znaczenie. Sygnał burza był rzeczywiście ustalony, ale oznaczał coś zupełnie innego. Na to hasło dowódcy dywizji i armii osłonowych mieli otworzyć czerwone koperty. Wewnątrz znajdowały się rozkazy ze wskazaniem kroków zmierzających do zajęcia stanowisk bojowych w celu odparcia ataków nieprzyjaciela w razie agresji. Jeśli uwierzyć tłumaczeniom Ministerstwa Obrony Rosji, to jesteśmy w kolejnym ślepym zaułku. Powstaje bowiem taki obraz. Każdy dowódca posiadał czerwoną kopertę. Uzgodniono kryptonim burza, który dla dowódców miał być sygnałem do otwarcia czerwonej koperty. Pojawia się zatem pytanie: kiedy ów uzgodniony sygnał został przekazany wojskom? Kiedy Żukow owym hasłem wprowadził w życie plan wojny obronnej? Odpowiedź brzmi: Nigdy. Czerwone koperty pozostały w sejfach. Każdy dowódca działał według własnego widzimisię. się. Oczywiście takie działania musiały doprowadzić do największej klęski w historii. Rozgromienie wojsk radzieckich w 1941 roku pociągnęło za sobą szereg konsekwencji, a na dalszą metę również rozpad Związku Radzieckiego. Oficjalna propaganda kremlowska niejednokrotnie opluwała całe dowództwo Armii Czerwonej. Udało jej się przekonać, że dowódcy Armii Czerwonej byli tchórzliwi, głupi i leniwi. Na rozkaz Ministerstwa Obrony Rosji pewien pseudo-uczony z Uniwersytetu w Tel Awiwie nawet przeprowadził specjalne badania. I z naukową dokładnością wyliczył odsetek idiotów pośród dowódców Armii Czerwonej. Ale spróbujmy wczuć się w rolę tych nieszczęsnych dowódców. Spójrzmy na świat ich oczami. Dowódcom radzieckich pułków, brygad, dywizji, korpusów, dowódcom armii i frontów kategorycznie zabroniono opracowywania jakiegokolwiek planu na wypadek wojny. Za wszystkich myślał Żukow. Plany wojny spływały ze sztabu generalnego, przechowywane w opieczętowanych kopertach, jako największa tajemnica państwowa. Przed rozpoczęciem wojny nikt nie miał prawa wiedzieć, co konkretnie planował Żukow. I oto wybucha wojna. Nikt nie ma własnego planu działania, oczywiście nie z własnej winy. Na otwarcie czerwonej koperty potrzebna jest zgoda Żukowa. Ale takowej nie ma. Za samowolę złamania pieczęci można zapłacić głową. W takiej sytuacji znalazła się cała armia czerwona. Dowódcy nie mieli prawa porozumiewać się między sobą w zakresie współdziałania. Koordynacją operacji sił zbrojnych ZSRR winien był zajmować się Sztab Generalny. Niestety, Sztab nie wywiązał się z tej roli w najmniejszym stopniu. Dlatego najlepsi dowódcy, najlepsze sztaby i jednostki wojskowe Armii Czerwonej absurdalnie wykrwawiały się w walkach granicznych. A ich dowódców pośmiertnie obrzuca się błotem. Nazywa się durniami i oblicza, ilu z nich to idioci. Żukow celowo, z głupoty albo ze strachu, zapomniał wydać rozkaz otwarcia kopert. Tym samym pozostawił armię czerwoną bez planów operacyjnych, a w konsekwencji skazał ją na pogrom. I za to właśnie nazywają go geniuszem. I dlatego właśnie ustanowiono Order Żukowa. Nie ma armii bez dyscypliny. Dyscyplina jest fundamentem i szkieletem sił zbrojnych. Dyscyplina w armii bywa czasem ślepa. Na wojnie ślepa dyscyplina jest często uzasadniona. Będąc dowódcą, nie ma się prawa ujawniać swych planów. Dziesiątki, setki, tysiące, miliony ludzi muszą wykonywać rozkazy, nie rozumiejąc ich sensu. Jednak dyscyplina może okazać się samobójcza, jeżeli wojsko otrzymuje bezsensowne rozkazy. Ze Sztabu Generalnego generał Armii Żukow przed wojną wydał tyle rozkazów, że całkowicie sparaliżował Armię Czerwoną, nie zestrzeliwać samolotów nieprzyjaciela, odebrać amunicję pułkom i dywizjom z pierwszej linii, wycofać działa, żeby nie było przypadkowej kanonady, rozminować mosty przygraniczne, nie reagować na prowokacje. Wszystkich winnych ostrzelania samolotów Luftwaffe naruszających radziecką przestrzeń powietrzną, Podsąd Wojskowy. Wykonania rozkazów Żukowa czujni pilnowali towarzysze z NKWD. W marcu 1941 roku, kiedy Żukow był już szefem sztabu generalnego, całe dowództwo marynarki wojennej o mały włos nie zostało rozstrzelane za to, że okręty samowolnie otworzyły ogień do niemieckich samolotów. Żukow nie znalazł zrozumienia dla dowódców marynarki. I nie cofnął rozkazu o nieatakowaniu niemieckich samolotów. Przeciwnie. Towarzysze z NKWD oskarżali dowództwo marynarki wojennej nie z własnej inicjatywy, lecz na wniosek Żukowa, który domagał się przykładnego ukrania wszystkich, którzy strzelają bez rozkazu. Po wojnie Żukow tłumaczył się w dość wykrętny sposób. Baliśmy się sprowokować konflikt. Nie chcieliśmy dać Hitlerowi pretekstu do zaatakowania nas. Nie chcieliście dać Hitlerowi pretekstu? I co z tego wynikło? Czy to go powstrzymało? Armia Czerwona musiała ślepo słuchać rozkazów Żukowa. Ale jak wojsko miało rozpoznać, gdzie przebiega granica między prowokacją a wojną? Wyobraźmy sobie sytuację dowódcy pułku lotniczego. Bombardują jego pasy startowe. Wiadomo, że jeśli bombardowane są wszystkie lotniska, to znaczy, że wojna już trwa. Ale nasz dowódca tego nie wie. Widzi tylko swoje lotnisko i setkę swoich płonących samolotów. Tak samo każdy z milionów żołnierzy na pierwszej linii widzi tylko drobny wycinek większej operacji. Zacznie strzelać. A potem okaże się, że tylko na jego odcinku nieprzyjaciel dopuścił się prowokacji. Co zrobią z nim Żukow i kaci z NKWD? Rozkazy Żukowa i dyscyplina wojskowa wymagały od żołnierzy, aby nie ulegali prowokacjom. Armia wykonała rozkaz. Nie uległa prowokacjom. 22 czerwca wysunięte dywizje liniowe bez walki oddały mosty przygraniczne. Żeby tylko nie dać się sprowokować. A po latach słyszę narzekania, ależ byliśmy głupi, nie rozumieliśmy, że zaczęła się wojna. Oburzamy się na działania żołnierzy, którzy wypełniali rozkazy Żukowa, ale nie oburza nas postępowania Żukowa, który te rozkazy wydawał. Ale czy rzeczywiście żołnierze na granicy nie wiedzieli, że to wojna? Rzeczywiście nie mieli o tym bladego pojęcia? Mieli jednoznaczne rozkazy. Nie dysponowali innymi informacjami. Możemy uważać ich wszystkich za idiotów. Ale przecież sztab generalny dysponował wszelkimi informacjami. Żukow już wieczorem 21 czerwca wiedział, że niebawem rozpocznie się wojna. Jak sam wspomina, stracił wtedy resztki złudzeń. Ale z jakiegoś powodu do końca nie uznał za stosowne wprowadzić w czyn swoich planów wojny obronnej. Czy Żukow zastanawiał się nad tym, co sam będzie robił w czasie wojny? Może i tak, ale nic nie wymyślił. Wszystkie poczynania Żukowa w pierwszych minutach, godzinach i dniach wojny to totalna improwizacja. Były to działania niezaplanowane i nawet nieprzemyślane. Przed atakiem niemieckim Żukow zasypywał armię kolejnymi zakazami użycia broni. Nawet 22 czerwca 1941 roku o godzinie 025 wojskom została wydana dyrektywa nr 1 zadania naszych wojsk nie dać się wciągnąć w żadne prowokacyjne działania. Dyrektywa została podpisana przez marszałka Związku Radzieckiego Timoszenkę i generała Armii Żukowa. Zakończona była kategorycznym żądaniem. Cudzysłów. Żadnych innych przedsięwzięć bez specjalnego zarządzenia nie podejmować. Stara prawda głosi, że lepiej udawać durnia niż mądrego. Timoszenko nigdy nie potwierdził publicznie, że wieczorem 21 czerwca 1941 roku zrozumiał, iż wojny nie da się uniknąć. Dlatego do marszałka Timoszenki nie mam pretensji. A Żukow ciągle udawał mądrego dlatego regularnie wychodził na durnie. Ogłosił wszem i wobec, jakoby wieczorem 21 czerwca wszystkie złudzenia się rozwiały i sam rzekomo zrozumiał – to wojna. Wyznanie Żukowa opublikował wojenno-historyczny Żurnał, organ Ministerstwa Obrony Rosji. Kiedy wieczorem 21 czerwca 1941 Żukow zdał sobie sprawę, że zaczyna się wojna, to kilka godzin później, a konkretnie o godzinie 0:25, wydał wojskom rozkaz: nie dać się wciągnąć w żadne prowokacyjne działania i nie podejmować żadnych kroków. Czy mądry człowiek mógłby coś takiego powiedzieć? Jeżeli porównać dwa oświadczenia Żukowa, to wielkiego stratega należałoby powiesić na głównym placu głową w dół. Za działanie na szkodę państwa, za świadome niszczenie własnej armii, za współdziałanie z wrogiem i zdradę ojczyzny. Czy mądry człowiek wydałby wojskom rozkaz o unikaniu prowokacji po tym, jak zrozumiał, że nie chodzi o prowokację, lecz początek wojny? Dyrektywę nr 1 przekazano do sztabów okręgów wojskowych. Tam została rozszyfrowana i na jej podstawie zaczęto pisać wytyczne dla sztabów armii. Zaszyfrowali i rozesłali. W sztabach armii otrzymali, rozszyfrowali, przeczytali i zaczęli opracowywać wytyczne dla sztabów korpusów. Kiedy genialne wytyczne Żukowa dotarły do jednostek, już dawno płonęły lotniska. Eksplodowały magazyny amunicji, gęsto dymiły zbiorniki ropy. Niemieckie wojska miażdżyły wysunięte dywizje radzieckie. A dyrektywa przekazywała kategoryczne żądanie największego dowództwa XX wieku: nie ulegać prowokacjom, nie podejmować żadnych kroków bez specjalnego zarządzenia. Dyrektywa numer jeden była w istocie wyrokiem śmierci dla Armii Czerwonej: nie stawiaj oporu, gdy do ciebie strzelają. Gdyby generał, który podpisał ten absurdalny dokument, Miał trochę oleju w głowie, to powinien był zgrywać głupka. Podpisałem, bo nie rozumiałem sytuacji, ale nasz stratek postanowił udawać mądralę. Ja pierwszy uświadomiłem sobie, że to wojna. Pojąłem to już 21 czerwca. Głupi Stalin nawet nazajutrz nie przyjmował tego do wiadomości. Żukowowi nie można wierzyć. Ale jeżeli mu uwierzymy, to nasuwa się wiele pytań. 21 czerwca wieczorem Żukow pojął, że to nie prowokacja, lecz wojna, a następnie wydał rozkaz wojskom, nie dać się sprowokować. Dlaczego? Czy był wrogiem swojego narodu? Czy działał na szkodę państwa? A może został zwerbowany przez hitlerowców i na ich rozkaz skazał Armię Czerwoną na klęskę? Czy też dokonał tej zbrodni z własnej inicjatywy? Jeżeli uwierzymy opowiadaniom Żukowa, to nasuną się pytania równie odnośnie do radzieckich przywódców. Wiedzieli przecież, że Żukow wydał zbrodniczy rozkaz, który zgubił Armię Czerwoną. Zrobił to nie z głupoty, ale celowo. Dlaczego więc go wychwalają? Czy też są wrogami narodu? Od dziesięcioleci opisuje się tchórzliwego Stalina, który nic nie zrobił w momencie wybuchu wojny. Opisuje się też mądrego Żukowa, który skierował dyrektywy do sił zbrojnych. A moim zdaniem, lepiej było nic nie robić, niż wysyłać takie dyrektywy. Żukow nie powinien był wydawać podobnych rozkazów, albo miał obowiązek stworzyć system alarmowy. Który pozwoliłby w momencie wybuchu wojny, a najlepiej przed jej rozpoczęciem, wycofać wszystkie wcześniejsze ograniczenia użycia broni? Należało ustalić jakiś sygnał, który miałby szansę dotrzeć naraz do wszystkich oddziałów. Każda armia podejmuje wojnę obronną, nie czekając na rozkazy. Podobnie jak Wartownik odpiera agresję, nie czekając na dyrektywy czy sygnały. Ale Żukow, bardzo rygorystycznie zapowiedział walki nie rozpoczynać ognia nie otwierać skoro wprowadził taki zakaz to niechby wymyślił krótkie dźwięczne hasła osłona szafir tajga i zawczasu określił ich znaczenie niech podwładni wiedzą jeśli szef sztabu generalnego przekazał takie hasło to znaczy że wszystkie restrykcje zostają odwołane ten sygnał pozwala rozpocząć walkę. To jest wojna. Generał armii Grigori Żukow już rok wcześniej roztkliwiał się nad przyszłymi ofiarami. Od tej chwili, cudzysłów, całe swoje życie poświęcił zbliżającej się wojnie. Następnie pięć miesięcy siedząc w fotelu szefa sztabu generalnego rozmyślał o wojnie. Przez ten cały czas nie wymyślił jednego krótkiego słowa na wypadek, gdy trzeba będzie poinformować kraj i armię o napaści. Mało tego, że całą armię pozostawił bez żadnych planów, to jeszcze wprowadził zakaz podejmowania działań bojowych, ale to jeszcze nie wszystko. W momencie wybuchu wojny Żukow zapomniał odwołać wprowadzone przez siebie zakazy. A klęskę 1941 roku wytłumaczył tym, cudzysłów, że wróg był silniejszy. Wojska były nieodporne, wpadły w panikę i cofały się w popłochu. Żukow cały czas opowiadał o głupim i tchórzliwym Stalinie. Wczesnym rankiem 22 czerwca 1941 roku, Stalin jeszcze nie wierzył, że rozpoczęła się wojna. A mądry Żukow wszystko rozumiał. Skoro rozumiesz, to uderzaj na alarm. Wciskaj guziki alarmowe, zrywaj plomby, włączaj syreny. Wszystkimi kanałami wysyłaj szyfrówki dla dowódców frontów i armii. Krzycz otwartym tekstem do słuchawek, żeby otwierali czerwone koperty. Przekaż podwładnym własną ocenę sytuacji. Ci głupcy nie rozumieją, że zaczęła się wojna, ale ty przecież jesteś geniuszem. Musisz im uświadomić, że pokój już się skończył. Ale Żukow nie robi nic. Więc proszę mi teraz wyjaśnić, komu potrzebna była jego mądrość, jeżeli nie wykraczała poza ściany kremlowskiego gabinetu? Jaki pożytek z takiej mądrości? Jaki pożytek z tego, że Żukow wszystko rozumiał i wszystko wiedział, skoro nie raczył przekazać tej wiedzy siłom zbrojnym? Obowiązkiem dowódców frontów, armii, flotyli, dowódców korpusu, dywizji, brygad, pułków, batalionów, kompanii i plutonów jest odpieranie ataków wroga. Nie wywiązali się ze swoich obowiązków, ponieważ byli związani jednoznacznie brzmiącym rozkazem: Nie otwierać ognia. Obowiązkiem Żukowa było zawiadomienie armii o wybuchu wojny. W swoich poczynaniach Żukow nie był niczym związany. A więc dlaczego nic nie zrobił? Sam Żukow opisuje te pierwsze chwile i godziny wojny. Do gabinetu Stalina wchodzi Mołotow i ogłasza, że odbył spotkanie z niemieckim ambasadorem, który przekazał mu oficjalnie dokumenty o wypowiedzeniu wojny Związkowi Radzieckiemu. Żukow opisuje reakcję Stalina na tę wiadomość. Ale nie wiadomo dlaczego nie opisuje własnej reakcji. Ponoć od dawna wie, że wojna się rozpoczęła, a tu jeszcze Małotow przynosi dodatkowe poświadczenie. Reakcja żukowa powinna być jednoznaczna i natychmiastowa. Każda chwila zwłoki oznacza kolejne zajęte przez wroga mosty, magazyny broni i amunicji. Każda minuta zwłoki to kolejne kilometry pancernej ofensywy Hotha, Guderiana. Mężczyzna. Każda godzina zwłoki oznacza kolejne setki samolotów spalonych na lotniskach i może bezsensownie przelanej krwi. Dlatego, usłyszawszy oficjalne potwierdzenie z ust Molotowa, że wojna została wypowiedziana, Żukow powinien był chwycić słuchawkę telefonu i krzyczeć Wojna! 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 Ale Żukow krąży po gabinecie. Wygłasza aforyzmy, ale nie alarmuje wojsk, które nie mają żadnych wskazówek prócz kategorycznych żądań, by wstrzymać się od jakichkolwiek działań. Nie mając wskazówek z Moskwy, dowodzący frontem zachodnim generał armii Pawłow, na własną odpowiedzialność o 5.25 wydaje rozkaz cudzysłów z powodu rozpoczętych ze strony niemieckiej masowych operacji wojennych. Rozkazuję postawić wojska w stan gotowości i rozpocząć działania bojowe. Co to oznacza? Podjąć działania bojowe, atakować, bronić się, wycofywać? Wyobrażam sobie konkretną sytuację. Jest most przygraniczny. Rozkazano podjąć działania bojowe. Czy to znaczy, że należy bronić mostu, a może wysadzić go? Czy może wysłać przez ten most na terytorium nieprzyjaciela bataliony rozpoznawcze dywizji pancernych? Rozkaz podjęcia działań bojowych oznaczał, że każdy może działać tak, jak chce. Skutkiem tego był brak jakiejkolwiek koordynacji działań. Każdy dowódca wydawał własne rozkazy, nie mając pojęcia, co robią sąsiedzi: atakują, bronią się, uciekają czy chowają się w lasach. Taką sytuację określa się strasznym terminem utrata kontroli przez dowództwo. Miało to miejsce nie tylko w zachodnim specjalnym okręgu wojskowym, ale również we wszystkich pozostałych. Jedne działały zgodnie z rozkazami, albo bez rozkazów, wycofywały się. Inne stawały do zaciekłej obrony. Wśród nich 99. Dywizja Piechoty, którą generał major Andrzej Własow uczynił najlepszą dywizją Armii Czerwonej. Własowcy trwali na pozycjach do ostatniej kropli krwi, broniąc swojej ojczyzny. 99. Dywizja Piechoty, jako pierwsza w Armii Czerwonej, została odznaczona orderem za udział w walce. Było to 22 lipca 1941 roku. Jeszcze inne. Ruszyły do wściekłego kontrataku. Na przykład jednostki flotylli dunajskiej przerzucały potężne siły desantowe na rumuńskie brzegi i wywiesiły czerwone sztandary wyzwolenia na wszystkich dzwonnicach. Jednym słowem, zapanował chaos. Nic dobrego wyjść z tego nie mogło. I nie wyszło. Nauczono nas wyśmiewać się z Pawłowa. Dureń wydał rozkaz podjąć działania bojowe który każdy zrozumiał jak chciał. Ale my nie będziemy się śmiać z Pawłowa. Pawłow wykazał inicjatywę. Postąpił wbrew wskazówkom i dyrektywom Żukowa. Polecił dać się wciągać w prowokacje. Generał armii Dmitrij Pawłow, nie mając po temu żadnego pełnomocnictwa, nie wiedząc, że Niemcy wypowiedziały wojnę Związkowi Radzieckiemu, w zasadzie sam wypowiedział wojnę Niemcom. W swoim rozkazie dowódca frontu zachodniego powiedział rzecz najważniejszą: To jest wojna. Zezwalam podjąć walkę. Co jeszcze mógł rozkazać atakować? A jeżeli inne fronty się wycofują, wycofać się? A może inne fronty kontratakują? Nie znając sytuacji na innych frontach i nie mając żadnych wskazówek z Moskwy, Pawłow po prostu pozwolił swoim wojskom walczyć, nie mówiąc dokładnie, kto i co ma robić. Można dowoli wyśmiewać się z Pawłowa i jego rozkazów, ale pamiętajmy, że genialny Żukow siedział w Moskwie, wiedział, że wojna się zaczęła, ale żadnego rozkazu nie wydał. Ostatnie, co od niego usłyszano, to nie ulegać prowokacjom. Spróbujmy wczuć się w rolę dowódcy przygranicznej dywizji. Dostał dwa polecenia. Pierwsze od Żukowa nie reagować na działania wojsk niemieckich, które miażdżą żołnierzy gąsienicami, zasypują ich pociskami i bombami. Drugie od Pawłowa podjąć działania bojowe. Którą z tych decyzji uznacie za obłędną? Autora którego z tych rozkazów zastrzelilibyście, jak wściekłego psa? Czym zajmował się wielki stratek Żukow w tamtych godzinach? Pisał dyrektywę nakazującą, co mają robić wojska. I to jest hańba. Dowódców okręgów wojskowych i armii, dowódców korpusów, dywizji, brygad, pułków, należało poinstruować przed wojną. A w momencie wybuchu konfliktu trzeba było dać im tylko odpowiedni sygnał. Działania w sytuacjach nadzwyczajnych w każdym pododdziale, jednostce, w każdej formacji opracowywane są zawczasu. Kiedy zaistniała nadzwyczajna sytuacja, dowódca powinien rzucić krótki rozkaz. Do broni! I każdy ma obowiązek wiedzieć, co robić. Tak to powinno być zorganizowane zawsze i wszędzie, na wszystkich szczeblach, począwszy od Plutonu. Ale nie Urzukowa. Po co Żukow pisze dyrektywę? Przecież każdy radziecki dowódca już ma w ręku czerwoną kopertę, choć nie śmieje otworzyć. Trzeba tylko dać mu polecenie, ale Żukow polecenia nie daje. Natomiast tworzy nowe instrukcje. 1 stycznia 1941 roku rzucił okiem na mapę i wlot przewidział niemieckie plany wojny. Później przez pół roku opracowywał jakieś plany, których w przypadku uderzenia wroga nie udało się wykorzystać. I oto 22 czerwca rusza ofensywa wroga. W tym momencie wybitny strateg postanowił napisać dyrektywę dla wojsk. Postanowił wytłumaczyć dowódcom armii i frontów, co mają robić na wypadek ataku, który już trwa. W swojej książce Żukow informuje o godzinie 7:15. 22 czerwca, dyrektywa numer 2 Ludowego Komisarza Obrony została przekazana do okręgów wojskowych. Jednakże, ze względu na stosunek sił, a także istniejącą sytuację, okazała się ona całkowicie nierealna. Dlatego też nie mogła być wcielona w życie. Można było napisać dyrektywę numer 2. Zadziwiał mnie fakt, że tekst pierwszego dokumentu czasu wojny, który na dodatek był napisany własnoręcznie przez wybitnego stratega, z jakiegoś powodu w dziennikach Żukowa nie jest cytowany. Dowiadujemy się tylko, że dyrektywa ta była nie do wykonania, to znaczy idiotyczna. Stale słyszymy, że z osobą Żukowa posiadającego wybitny talent dowódczy, związane są wszystkie ważniejsze operacje strategiczne radzieckich sił zbrojnych. To fakt. Z osobą Żukowa i jego wielkim talentem dowódczym związana jest klęska Armii Czerwonej w czerwcu 1941 roku. I to jest piętno, którego nie da się zetrzeć. Koniec rozdziału.